Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku z Divinity Original Sin. Znajdujemy się teraz na tej północnej plaży i zobaczymy sobie, co tutaj ciekawego się kryje. Tu mamy jakiś obóz. Tu mamy jakiś kamienny łuk, ale nie widzę, żeby tutaj cokolwiek było. No, tutaj raczej nic nie ma. Za to tutaj coś jest. Jakiś obóz. Jakieś chatki, skrzynie i nadmorscy rzeźbimieszkowie. Okej, spróbujmy się z nimi zmierzyć. Byśmy mogli rzucić jakąś bombę, taktyczny granat, granat burzy ognistej, granat mrozu. O, byśmy mieli granat zarazy, fiolka z trucizny. To byśmy mogli tu jakoś wykorzystać. Mam jakiś pierścień do identyfikacji w ogóle. To dorzucić tak daleko takim granatem. Nie, niestety zasięg mamy malutki. To użyjemy zrywu. Oraz marszu cienia. Bo ile kosztuje rzucenie granatem? Rzucenie granatem kosztuje 3 punkty, więc moglibyśmy podejść tak blisko, tylko to nie ma sensu. Okej, co my tutaj mamy za czary? Odłamek lodu. Nieprzypisane zwoje, skacząca błyskawica. Tutaj też tak naprawdę nie mamy nic takiego zbyt ciekawego. Moglibyśmy użyć deszczu. I możemy użyć strumienia spowolnienia. Czy on ma taki sobie zasięg? Tramadory. Mamy teraz nową umiejętność, boskie światło, wywołuje efekt ocieplenia, słabe siły woli oraz budowę ciała celów na obszarze działania. Tutaj przed nami robi to, okej. Bezwładniający cios. Bardzo duże obrażenia. A jaką mamy? Mamy taką niewielką, niewielki zasięg. Namierzącą pięść mamy te, mamy zasięg? Nie mamy. Możemy podejść kawałek i użyć miażdżącej pięści na tym kuszniku. Możemy podejść troszeczkę i użyć rykoszetu. Ona ma jakieś ciekawe rzeczy tutaj. Tu jest jakiś granat, ale to nie. Używa natchnienia. Możemy sprawdzić, co daje natchnienie. Wybił nas z równowagi. Pójdziemy tu na plecy. Szybko podbiegniemy, w następnej turze załatwimy tego kusznika. Możemy użyć na kim w sumie? W sumie na nim możemy użyć błyskawicy. Chciałem użyć generalnie obezwładniającego ciosu, ale oni tutaj stoją idealnie na wir. Niestety nie możemy już więcej zaatakować. Okej, to po kolei.
Prawie udało się zabić. Co byśmy tu mieli? Tylko tą błyskawicę. Udało się tu ich ładnie ogłuszyć. Możemy jeszcze odejść kawałek. Aj, zatruł nas. No nie mów, że nie zabiłeś go na ten jeden atak. Co byśmy mogli tutaj zrobić? Możemy w sumie zaatakować tego tutaj i zamrozić tego. Użyjmy tego obezwładniającego ciosu na tym rzeźmieszku. Ogromne obrażenia dostał. Niestety Madara została ogłuszona. Ajajaj. Możemy użyć osłabienia na nim. I nie możemy go już zaatakować niestety. Ale możemy coś zjeść. Możemy sobie w sumie zjeść chleb. A nie. To wymaga 4 punkty aż. Ajajaj. Dobra, to w takim wypadku nie. Niech ona się uleczy. Niestety nie może się już topnąć. Możemy użyć rykoszetu. Dobra. Liczę na jakieś fajne obrażenia. Został zarażony chorobą. W sumie możemy użyć, co możemy użyć? Możemy użyć błyskawic na nim. Wycofamy się z tych płomieni. Trafi? Trafiła. Super. No okej, okay. I to powinno go dobić. Niestety nie dobiło, ale teraz ginie. Super. Co my tu mamy? Przyprawa Joshua. Brzmi to jakby było związane z jakimś zadaniem. Musimy polecieć całą naszą drużynę teraz. Mamy granat zarazy. Tutaj nic ciekawego. Mamy też granat, karwasze i laskę powietrza. O, tu mamy jakieś, że dostaliśmy doświadczenie, a czemu? Być może za odkrycie lokacji. Lub coś w tym stylu. Bomba z gwoździami. Ustawmy ich w sumie do miary wyjściowej tej pozycji. Chodzi o portrety. Potem będą mi się mylić. Możemy pójść tędy. Mamy jakieś ławki i... O. Portal, tutaj też coś się dzieje. Posąg obserwatora. Mamy chyba jakąś zagadkę kolejną. Jeszcze nie rozwikłaliśmy tamtej tak naprawdę.
Być może zrobimy to później. Jak, że tak powiem, wpadnę na rozwiązanie. Zapis automatyczny się powiódł. Co my tu mamy? Mamy kapliczkę teleportującą. Jak się nazywa? Posągi strażników. Mamy taką tabliczkę z informacją, o co chodzi. Mówiące posągi, co to będzie to? Tylko zdolnością latania. Pogadajmy, że tak powiem, z jednym z tych posągów. And your destiny is clear. Of course, of course. Do dolphins not frolic in the waves like rabbits through the field? Do crabs not waltz between the sea and shore at their leisure? And assuredly you do. I, mighty statue of the cliffs, a tedious eons-long job, a task more fit for a dog. We must prevent what lives within from escaping, but we are utterly trapped. Without farewell, ruler of the deep. Okej, czyli to tam te gadające pociągi. I powiedział nam, że możemy nurkować głęboko. Generalnie one robią w konia, nie? Na klipie znajdują się cztery gadające pociągi. Każdy ich twierdzi, że posiada magiczne moce. Teraz pytanie, który to jest dziennik tak naprawdę. Mamy różne książki. Czy to o kucharstwie, czy sekrety zwojów. Wszystko możemy w sumie przeczytać, bo jest opcja, że coś pominęliśmy. To wszystko było. Tu nie. Dziennik Evelyn, który miał żywiołczą miną, to też nie. Dziennik, nie to, nie to. Rozkazy, pamięcik Reginalda. Zakony. A może ona ma tą książkę? Ona też tu ma jakieś. Rozkazy, dziennik podróżnika. Potągi zdecydował się spełnić moje życzenie. Nie nadrobię na traktować kaprycznej natury, dlatego nie potrzebuję niczym orzec, który zapruje ze skał, znajdujący się pod nami plażą. Dla człowieka, który potrafi latać, nie powinno stanowić to większego problemu. Jeśli mój eksperyment zakończy się powodzeniem, próbuję poszlubować ku słońcu. No podejrzewam, że jego eksperyment nie zakończył się powodzeniem. On gdzieś tutaj zeskoczył. Ciekawe, czy będzie to jego ciało. To jest chyba jego ciało. No nie udało mu się. A to ci niespodzianka. Zobaczmy, co inne posągi mają do powiedzenia. Bravest knight, a source unto me. No, I am stuck at faults like a barnacle upon the hull of time. But while mine body is confineth in a stone, Arby mightily shoreth. Knowing the truth might prove difficult for thine to handle. The hero hath... Czy on nam pokazał napisy końcowe? Śmieszne. Dobra. Zobaczmy, co... Tu jak w ogóle taki klucz. Rzeczywiście ciekawe to otwiera. Tu mamy jakiegoś kolejnego. O! Podobno opowiadałeś taki historykę pewnym mężczyźnie, który skończył jako mokra plama. No, chyba nie. Mam jeszcze ostatni. You burn
with the desire to free your spirit. Let's powstrzymy przed ucieczką. We fall power until all of us are freed by our favored element. The cave remains impenetrable. Wystarczy użyć jakichś zaklęć bądź czegoś na nich, żeby się ogarnęły. Teraz to sprawdzimy. Tu mamy powietrze. Mniejszy demon powietrza. Podejdziemy kawałek. Rzucimy mu osłabienie. A, szkoda, że nie możemy marszu cienia użyć. Wycofamy się kawałek. Tutaj co byśmy rzucili? W sumie możemy po prostu ogniem ją zaatakować. Trzy razy. Tutaj co? Tutaj możemy użyć miażdżącej pięści. Nawet udało się powalić. No i generalnie to demon sobie ginie, nie? Udało się pokonać uwolnionego przez demona powietrza, który wcześniej był zamknięty w jednym z posągów. Wyręczona dusza. Okej, czyli tak samo musimy ogarnąć pozostałe posągi. Możemy sobie zapisać. Możemy sobie zapisać i w sumie stanąć tak ustawieni. Tu mamy kolejny posąg, posąg ognia. Użyjmy po prostu w takim wypadku różdżki. Tak jest, mamy demona ognia. Fajnie wygląda. Fajne ma skrzydła. Okej, zasięgu nie mamy. Ale możemy tu kawałek podejść. Rzucimy osłabienie. I rzucimy marsz cienia. Tym razem możemy. Co byśmy mogli tutaj zrobić? Byśmy mogli użyć rażenia piorunem. Ponieważ magia, w sumie spowolnienie. Ponieważ uderzenie z kostura, który zadaje obrażenia od ognia, no nie będzie zbyt dobrym pomysłem. Pewna odporność na powalenie. Dwa ataki w niego wciśniemy. On teraz tak jest ogłuszony. O, zostaliśmy podpaleni. Okej, co byśmy mogli tutaj użyć? Możemy użyć obezwładniającego ciosu. Ile on wymaga punktów? On wymaga 6, więc oj, w sumie nie możemy użyć. 7 punktów wymaga podejście. Możemy podejść tutaj kawałek i użyć wiru. Czym możemy teraz go zaatakować? Czym możemy zaatakować skaczącą błyskawicą? Dobra. Drugi demon nie żyje. Tutaj mamy kolejnego ducha.
I on jest z magii wody, tak? Nie wiem, czy mamy coś, co byśmy mogli użyć w sumie. Może mrożący dotyk by zadziałał. Tak. Fajnie wygląda w ogóle to zamrożone, to zamrożony posąg. Niesie demon wody. Mieliśmy osłabienie. Nie udało się. Dobra. Raczej jest to demon wody. Możemy zaatakować go ogniem. Bardzo duże obrażenia przyjął. Pozbierajmy wszystko. I mamy ostatni posąg. I ostatniego demona. Demona ziemi. Ale jego to w sumie nie wiem, czym możemy zaatakować. Nie mamy żadnych zaklęć ziemi. Magiczna zatruta żółtka, kurczę. Drewniana różdżka wody, drewniana różdżka wody. A czy zadziałałoby na przykład, nie wiem, fiolka z trucizną? Nie zadziałała. Kurczę, to nie wiem, czy damy radę to zrobić. To jest laska powietrza. Tu jest jakaś włócznia. Potrzebowalibyśmy kupić jakieś zaklęcie powietrza, żeby to zrobić. Myślę, że możemy się udać na szybko do miasta. Może się okazać, że mamy tutaj coś ciekawego w ekwipunku. Jakiś pierścień. Dobra, to chyba wszystko. Chociaż może nie do końca. Tak, mam jakąś różdżkę wody. Ale kiepska jest, to ją sprzedamy zaraz. Widzę, że ona nie ma do dyspozycji żadnych zaklęć ziemi, ale może ma różdżkę. Tak, kosztuje 300, trochę dużo. Dobra, ale mówi się trudno. Sprzedajemy tu jakieś różne pierdoły, to będziemy mieli inteligencję odporność na ogień. Te karwasze możemy sprzedać, to zostawimy. Co my tu mamy jeszcze? Coś jeszcze mamy do sprzedania, czy raczej już nie? Tutaj nie, dorzućmy trochę kasy. Ty masz tą różdżkę na sprzedaż. Tutaj też coś mamy. Mamy tą kuszę. Dobra. Teraz mamy tą różdżkę. Damy ją naszej czarodziejce. Ona niech sobie zaraz to pójdzie ogarnąć. W ogóle możemy mieć dwie różdżki. Ciekawe, czy wtedy atak też jest jakby z dwóch różdżek naraz. No sobie zobaczymy. Ale co ja chciałem? Tego jeszcze nie możemy używać, ale posiadamy lepsze rzeczy.
Spójrzmy, jak tam to wygląda. No, tutaj mamy na przykład lepsze buty. Karwasze też, a jeśli chodzi o pierścień, inteligencja odporność na ogień, zwinność, telekinoza, postrzeżenie, polihistor. To wymienimy. I damy ten pierścionek. Oraz... lepszy łuk. Ten łuk jest lepszy od tego. Będziemy mogli go sprzedać. Tu mamy jeszcze karwasze ochrony. Teraz 7. Możemy resztę sprzedać. Seen an aura so plagued by ether. Thank Astarte, I've just miał? The earth scroll to ground you. Ty miałaś za kasę 8 dych, pięki. Tutaj łuk. Chcemy sprzedać także za 8 dych. No. Może być taki układ. Teraz mamy już różdżkę ziemi. To możemy udać się do tych posągów. I obudzimy ostatni posąg. Zobaczymy, co się stanie. Zrobimy teraz atak. Tak, on teraz atakuje z dwóch różdżek naraz. O, ten demon też fajnie wygląda. Podejdźmy trochę blisko. Użyjmy osłabienia, jeszcze udało się go zatruć. Czy możemy użyć po prostu... My użyjmy po prostu. Już nie mamy na to dostępnych punktów. Możemy użyć zmiażdżącej pięści klasycznie. Pełna odporność na powalenie. A i 63%, że trafimy. No więcej niż połowa, no niestety nie udało się. Zrobił sobie jakąś zbroję z kamieni. Dobra, możemy podejść mu tutaj do plecki, niestety po leju ciężko się chodzi. Poraźmy go piorunem. Dostał bardzo fajne obrażenia. Uderzyć go nie możemy, obezwładniającego ciosu także nie możemy zrobić, możemy go taranować chyba. Nie. Możemy tylko podejść, chociaż nie, jest w zasięgu wiru. Super. Teraz już 74% szansy. Ale liczyłem, że zginie od zatrucia. Dobra. Teraz zginął. I hope we haven't freed a terror. That would be an awful error. Sprawdźmy, co będzie w tej jaskini w takim wypadku. Ukrywanie czterech demonów otworzyło nam wejście do prawdziwego więzienia. I feel better already. Sobie możemy zapisać. I co mamy w środku? Pierwotna jaskinia. Tutaj mamy złoże.
Mamy jakieś ludzi, możemy z nim pogadać. Bellegar. Pogadajmy z nim. Be cursed, all divines, for an unwelcome light shines in this dread, dreary cave. Ojej, goście mówi rymami. A lowly male among my Belagarets? Unworthy are you, be they blondes or brunettes, to gaze upon their countenance fair, their luscious, jesteś w ogóle? Ignorant, innocent. Płynny czarodziej, opowiedz ci o mnie, przygodny przechodzień. There isn't a spell, no incantation arcane, that is not stored in my mind. Ja się bawię, że cię inspiruje. Z jakiego powodu potrafisz się w tej grodzie być twojego grobu? Demons, I thought that I could puppet it. Devils I summoned, a demonic quartet. Alas, that they posed to. He saved my life with wild, wondrous magic, and yet the outcome was dreadfully tragic. He locked me in here for my. The demons I summoned, they guarded my prison, but after long last, a champion has risen. So cheers, old chap. No, zabiliśmy demony, więc. Now, if you'll excuse me, I have a word. Ale kim jest Maxos? You mean you don't know the patriarch of wizards? A jetpack he gave the dragon commander. Aye, I can tell you with absolute candor that he gave him a mighty empire. So hie thee to a store and take a good gander. Dragon commander, pozdrowienie do skocze. Aha, dragon commander to jest podtytuł jednej z części Divinity, bo świat Divinity zawiera mnóstwo gier. Chyba, wydaje mi się, że z 6 różnych gier o tytule Divinity. I Dragon Commander jest jedną z nich. Tak więc takie mrugnięcie oczkiem. Who is counting the years or even the centuries? This isn't the worst of penitentiaries. Rift. Furthermore, I devised these Belagarets, the choicest of ladies a man can get. Yes, the demons you. And soon so shall I, though don't say goodbye. No, się spotkamy i wieści wymienimy. My scrolls and my tomes, and do not forget about my scissors and combs. We'll dazzle the realm with my glorious presence, for to meet amulet. Dynia. Nieźle, tak więc to było więzienie tego gościa. No co my tu mamy? Tu mamy jakąś skrzynię. Porządna szata oraz udręczona dusza. Mamy jakieś patyki, jakaś kurza łapka. Biurko. To mamy w skrzyni zwój regeneracji. Trzeba z trucizną oraz jakaś tarcza. To pójdzie na sprzedaż. Weźmy ten chleb. Tu co mamy? Wyżej nie możemy pójść, w sumie niżej też nie. A więc to by było na tyle. I to było więzienie tego gościa. A zadanie z mówiącymi posągami mamy ukończone. On je sobie bodajże stworzył. Podejrzewam, że to jest szczurów może. Żeby go wielbiły i żeby nie popierdoliło go do końca w tej jaskini. Wiadomo, każdy potrzebuje towarzystwa. Okej, tak więc to by było na tyle. Jeśli chodzi o quest z mówiącymi posągami. Tutaj w sumie już nigdzie nie dojdziemy. Możemy udać się tylko na plażę. Jeszcze do tego nieszczęśnika, który uwierzył w kłamstwa tych posągów, tych demonów. Leży tutaj. No jak widać, nie skończył dobrze, my skończyliśmy tu lepiej. Możemy jeszcze zbliżenie nagrać. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie. To będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Ogarnęliśmy sobie te demony. Zwiedzimy plażę i udamy się do jaskini w kolejnym. Zachęcam do zostawienia lajka, subskrypcji, komentarza oraz zostania ze mną i oglądania innych
filmów na bieżąco. Dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się, na razie. Cześć.